Witajcie. Chcę opowiedzieć o 14-letnim startupie i was przekonać, że to jest możliwe. Ja się nazywam Artur Banach, jestem prezesem NetSprinta. Przyszedłem do NetSprinta właśnie 14 lat temu na praktyki i tak później zostało. Trochę będę opowiadał, znaczy nawet dużo będę opowiadał też o firmie, o produktach, ale nie po to, żeby próbować to sprzedawać, tylko bardziej wam pokazać, jak to się wpisuje w tą na naszą filozofię, co nam umożliwiło to, że pomimo różnych zakrętów udało nam się na tym trudnym rynku działać przez tak długi czas i w jakiś sposób rosnąć. Dlaczego mówimy, że jesteśmy ciągle 14-letnim startupem? Jest taka książka, którą na pewno znacie, The Lean Startup. I tam jest taka definicja, która mówi, że o tym, czy się jest startupem, czy nie, to nie decyduje wiek, nie decyduje branża, decyduje to, że działamy, przede wszystkim, że działamy w warunkach skrajnej niepewności. I oprócz tego budujemy nowe produkty i usługi i do tego jest wspaniała metodyka, jak robić ten startup w taki sposób bardziej kontrolowalny. I w sumie to, co jest bardzo fajne w NetSprincie, to jest to, że właśnie pomimo tych 14 lat, w zasadzie ta definicja cały czas do nas pasuje, się z nią utożsamiamy. No, pewnym wyzwaniem jest to, że ta skrajna niepewność jest przez część ludzi traktowana jako zaleta, dla części jest trudna. No, niemniej jednak w takiej branży działamy i w jakiś sposób udaje nam się w tym wszystkim zarządzać. Tak zaczynaliśmy. Zaczynaliśmy z bardzo prostą wizją. Internet jest duży, jest coraz więcej informacji i my będziemy szukać igły w stogu siana, czyli docierać do tych informacji, które są kluczowe. Wtedy była Alta Vista, Infosik i my mieliśmy dużo lepsze pomysły, mieliśmy wspaniały zespół deweloperski, wielkie sukcesy przed nami. Jedyne, czego nie przewidzieliśmy, no, dwóch rzeczy nie przewidzieliśmy. Google'a nie przewidzieliśmy i oni nam trochę przeszkodzili i tego, że to się zrobił taki jednak bardzo globalny biznes. Druga rzecz to było to, że jak weszliśmy w 2001 roku, to naprawdę były zupełnie inne warunki. Generalnie mieliśmy takie określenie, że NetSprint miał dotyk śmierci. Z kimkolwiek podpisywaliśmy umowę, on zaraz bankrutował. To było tuż po bańce internetowej, czy po pęknięciu bańki internetowej. I mieliśmy takie różne zakręty. Bardzo dużo pomogło nam w tym pierwszym okresie podpisanie umowy z Wirtualną Polską, która też o mało nie padła, no, ogłosiła upadłość tylko, ale już później było tylko lepiej. I jakoś bardzo tak szczegółowo wam nie będę chciał opowiadać, ale to jest wykres przychodów NetSprinta, że jeżeli sobie weźmiemy, że w 2001 roku to mieliśmy jeden, czyli to było 270 tysięcy złotych, jak żeśmy zaczynali. Tak, plany w 2015 roku są takie, żeby i nasza ambicja, aspiracja, żeby to była liczba około 100 razy większa. I tak, jedna taka historia właśnie, przynajmniej dla nas charakterystyczna jest to, że żeby być 14 lat startupem, to trzeba generalnie kilka razy zrobić taki pivot dosyć poważny. My zaczynaliśmy jako wyszukiwarka internetu i tam doszliśmy do tych 25-27% zapytań w Polsce i to wszystko zaczęło bardzo dobrze wyglądać. Zaczęliśmy sprzedawać linki sponsorowane, no ale właśnie ten Google. Ale w 2003 roku wymyśliliśmy sobie zupełnie niezależnie, trochę w zasadzie równolegle się później okazało z Googlem w Kalifornii, że te reklamy można pokazywać kontekstowo na stronach przy artykułach. Tak powstał AdContext i przez taka pierwsza historia NetSprinta jest taka, że wyszukiwarka cały czas zmniejszała przychody, a AdContext bardzo fajnie rósł. I tak mniej więcej do... Nie będzie się wyświetlać, tak? Tutaj widzicie, to tak bardzo fajnie rośnie. Doszliśmy gdzieś do 20
dwudziestokrotności i wtedy to cały czas była własność prywatna iluś osób i wtedy była pierwsza transakcja. Sprzedaliśmy się najpierw do Orkli Press Poland. To była właściciel między innymi Rzeczpospolitej, mediów regionalnych. Później mieliśmy, po dwóch latach się okazało, że nasze miejsce jest w Skandynawii. Przenieśliśmy się i tym naszą spółką matką była spółka norweska. Bardzo dużo fajnych doświadczeń, takiego też złapania różnych perspektyw i norweskich, i duńskich, i holenderskich, bo to później się zrobił duży koncern medialny. To nam dało taką perspektywę pierwszego, to było takie pierwsze duże wyjście na sprinta za granicę, ale jednocześnie też w sumie z jakiejś perspektywy to dopiero widać funkcjonowanie w otoczeniu wydawców prasowych dla firmy technologicznej miało też jakieś swoje ograniczenia i w jakiś sposób te produkty, na które stawialiśmy, okazało się, że niekoniecznie mają taki super wzrost, jak oczekiwaliśmy. No i trochę konsekwencją tego jest takie, widzicie, że doszliśmy gdzieś w 2010-2011 roku do takiej pewnej ściany. To tak wygląda stabilnie, ale to de facto ta struktura się bardzo mocno tam zmieniała produktów, już tych produktów trochę nabraliśmy. Zaczęliśmy tworzyć nowe produkty, na przykład był taki wspaniały produkt SEO Friend, który miał rewolucjonizować to, jak robimy SEO, i to się zupełnie nie udało, chociaż było bardzo fajne, ale też w pewnym momencie sobie powiedzieliśmy, że co jak co, ale informacja o użytkowniku, profilowanie to będzie ta przyszłość internetu i na to postawiliśmy. I content marketing, to jeszcze w ogóle nie wiedzieliśmy, że jest takie pojęcie content marketing, ale stworzyliśmy content streama i w tym też takie. Mieliśmy trochę szczęścia, trochę intuicji i powiedzieliśmy, że to jest taki temat, który chcemy obstawić. I to nas doprowadziło do 2014 roku, w którym... źle zrobiłem. Okej. Dobrze. W którym Netsprint wrócił do Polski. Zrobiliśmy wykup menadżerski, oni tam się... Generalnie Norwegowie trochę doszli do tego, że generalnie to są najbardziej wydawcą prasowym. To była taka pewna duża szansa i teraz Netsprint jest spółką polską znowu od 2014 roku. I mamy teraz zespół około 70 osób, które wciąż się czują w dużej części startupowcami, robią fajne rzeczy, o których troszkę opowiem i to jest taka animacja i potrafimy zaskakiwać. Mieliśmy bardzo dużo takich dyskusji w firmie, my też zaczęliśmy sobie dokładać kolejne produkty, każdy z nich bardzo lubiliśmy mieliśmy i Newspointa, monitoring internetu i właśnie takie przygody jak SEO Friend i tak dalej. W pewnym momencie sobie powiedzieliśmy, że nawet nie o to chodzi, że jest za dużo produktów, tylko że one skupiają się na różnych potrzebach. I w 2014 roku, czy w zasadzie trochę wcześniej, powiedzieliśmy sobie, że to, co chcemy obstawiać, to jest marketing technologiczny, to jest taki zakład, że marketerzy są w tak trudnej sytuacji z powodu narastających ilości danych, ilości tych nakładów technologicznych i tak dalej, które się z tym wiążą, że my im z tymi korzeniami technologicznymi i z tym poczuciem, a jednocześnie z osadzeniem w marketingu możemy pomóc. I te takie obszary, które żeśmy obstawili, to jest właśnie content marketing, to jest audience targeting, to jest też RTB, to są wszystko takie pojęcia dosyć straszne, ale my je staramy się przełożyć na to, żeby po prostu marketerzy mogli je, albo jeżeli chcą to rozumieć, jeżeli nie chcą to nie rozumieć, ale żeby mogli realizować swoje cele.
Efektem tego obstawienia jednego w miarę spójnego kierunku jest to, że jeszcze 2014 rok był bardzo szalony i właśnie te projekty, one były albo wprowadzane na nowo, albo kończone, natomiast jakby duża część z nich jeszcze w ogóle nie generowała przychodów w 2014 roku, ale już w pierwszym kwartale 2015 roku poczuliśmy, że to działa i praktycznie cały wzrost spółki kwartał pierwszy 2014 do 2015 to jest właśnie ten efekt już z tych zupełnie nowych produktów, które są właśnie tworzone w duchu może takiej praktycznej implementacji tej metodyki Lean Startup, o której mówiłem na początku w kontekście tej definicji. Jakbyśmy tak mieli jednym zdaniem powiedzieć, co jest naszą ambicją czy aspiracją, to jest to, żeby tworzyć polski ekosystem reklamowy jako taką pewną alternatywę dla Google'a i Facebooka i takie trochę z poczuciem misji, trochę z poczuciem też takiego wyczucia biznesowego, że możemy być takim middlemanem, który pozwala porozumiewać się różnym graczom na rynku w Polsce po to, żeby na przykład wymieniać dane na temat użytkowników, czy współpracować w takim zakresie, żeby te wszystkie budżety od polskich reklamodawców nie musiały iść przez Irlandię, żeby wracać na polskie serwisy internetowe. I w zasadzie, żeby to robić, no możemy powiedzieć, że rozwiązujemy takie dwa zasadnicze problemy marketerów. Jeden jest taki bardzo uniwersalny, że mają za mało klientów albo w marketingu internetowym mają za mało odwiedzających i często są to niewłaściwi odwiedzający. No i czujemy, że z tymi narzędziami, które mamy, możemy im pomóc. I właśnie tutaj kluczowe w tym jest to, jest audience targeting, jest platforma nasza data management platform, która umożliwia nam na zbieranie informacji o tym, co realnie interesuje poszczególnych użytkowników, czy to jest inwestowanie na giełdzie, czy to jest urządzanie wnętrz, czy to jest turystyka i tak dalej. Jaka jest twarda demografia tego użytkownika, jeżeli jesteśmy w stanie skądś ją zdobyć i jaka jest jej intencja zakupowa, czyli co chce kupić. I to są takie dane, które my zbieramy, analizujemy, umożliwiają nam budowanie różnych segmentów i wykorzystywanie właśnie jakby w ramach naszego ekosystemu, ale też wykorzystywanie właśnie dzięki programatikowi RTB, tak naprawdę cały rynek może korzystać z tych danych. No i w związku z tym jest dzisiaj już tak faktycznie możliwa kampania do realnych lekarzy w Polsce, realnej kadry menadżerskiej i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest na cookiesach zanonimizowane, ale jest, działa i to jest bardzo dużo case'ów, które pokazują, że efekty z tych kampanii są bardzo, bardzo dobre. Żeby to wszystko miało sens i żeby realizować tą historię, żeby ci ludzie przychodzili do nas, no to jest potrzebny zasięg i my właśnie przez tą taką pewną gibkość i historię i też pewnie dobrą technologię udało nam się przekonać praktycznie wszystkich tych głównych graczy w Polsce do współpracy z nami, co jakby zwiększa efekty reklamodawcy, daje taki efekt, że w jednym miejscu można dotrzeć do użytkowników dosyć szeroko. Drugi problem, który rozwiązujemy, to jest taki, że mamy jako brand chcielibyśmy, żeby klienci chcieli słuchać naszej historii, żeby się angażowali. No oni nie chcą, tak? I my wtedy generalnie pomagamy właśnie po to jest content marketing i po to jest ta budowana szeroka sieć dystrybucji czy sieć content marketingu, żeby takich dżentelmenów jak ten i wielu innych zaangażować, zakładając, że on jest właśnie w tej naszej grupie docelowej, że z nim się chcemy komunikować, to żebyśmy
byli w stanie przyciągnąć ich na serwis. Jak to działa? Właśnie sieć Content Stream daje to, że wtedy, kiedy redakcje rekomendują różne treści, najczęściej swoje własne, czy to z użyciem naszego silnika, czy zewnętrznego, czy ich własnego narzędzia, oprócz tego pojawia się ta historia sponsorowana, w której IKEA może powiedzieć, jak sobie zaprojektować pokój dla dziecka, w której nie wiem, można się dowiedzieć, jakie są korzyści z danej lokaty, można się dowiedzieć, jak biegać, żeby nie skręcić kostki i tak dalej, i tak dalej. Generalnie brandy obstawiają ten kierunek, dlatego że ludzie nie chcą oglądać reklam, chcą, a natomiast tutaj przy content marketingu możemy zbudować taką transakcję wiązaną, dawać pewną wartość dodaną, opowiadać właśnie te historie, uczyć też, edukować swoich klientów. Świetne też narzędzie dla B2B, żeby budować wizerunek eksperta. Co jest dla nas bardzo zaskakujące i nas bardzo cieszy, to też ta właśnie historia content streama i content marketingu. Podobnie jak jest dużo takich historii, że w Stanach się dzieje to albo tamto, i tutaj w Polsce jest bardzo równoległa historia, że właśnie content stream w Polsce bardzo szybko zwiększa przychody na mobilu i prawdopodobnie mamy około połowy przychodów z mobila, i to jak na jakichkolwiek wydawców internetowych, to myślę, że jest to być może nawet najwyższy udział w Polsce. No i wreszcie taka trzecia potrzeba, no to jest taka, żeby jak ludzie zaczynają kupować, no to żeby nie przestawali kupować, żeby ich angażować i co zrobić generalnie, żeby zwiększyć sprzedaż. No i tutaj wykorzystujemy to, że mamy znowu to data management platform, gromadzimy tą sobie informację o użytkowniku, ale mamy też taki silnik do rekomendacji produktów, żeby powiedzieć, że na bazie tych wszystkich zebranych informacji to dane cookie tak naprawdę jest zainteresowane tak najbardziej tym konkretnym zegarkiem za 2555 zł. Duża skomplikowana logika, ale działa i rzeczywiście jesteśmy w stanie robić nie tylko retargeting, czyli byłem w sklepie i wtedy zaczynają mnie ścigać banery, ale też wnioskować na podstawie moich zupełnie innych aktywności, że ja jestem twoim potencjalnym klientem, i to można tutaj rzeczywiście udaje się sprzedawać, co traktujemy jako swój duży sukces. Tak, no i takim jesteśmy w stanie automatycznie tworzyć praktycznie dla każdej kampanii niezliczoną liczbę kreacji reklamowych, bo takie kreacje są budowane dynamicznie, czyli jeżeli klient ma kilkaset tysięcy produktów, no to tak jakbyśmy mu przygotowali kilkaset tysięcy różnych kreacji. Druga grupa, która jest dla nas w sumie nawet ważniejsza niż marketerzy, ale to w każdym razie jest taką nierozerwalną częścią tego ekosystemu, to są wydawcy, właściciele serwisów, i to są i duże portale, ale też małe serwisy hobbystyczne, które tak naprawdę siedzą i się zastanawiają, jak właśnie z tych wszystkich takich nowych trendów zarabiać na nich pieniądze w prosty sposób. No i ten prosty sposób w naszym wydaniu to jest taki, żeby za pomocą jednego skryptu, żeby to technologia rozwiązywała problem za wydawcę i decydowała o tym, która konkretnie reklama, czy który konkretnie przekaz spowoduje, że będę zarabiał najwięcej pieniędzy. I tutaj, no, czyli wklejając skrypt, ja jednocześnie mam dostęp do bazy 2500 reklamodawców AdContext, całego ekosystemu RTB, który jest, no, praktycznie ma nieograniczoną liczbę reklamodawców, już prawie 300 tych kampanii native ads, czy content marketingowych, takich raportów audience, które opowiadają nam o tej widowni, którą mamy, reklam e-commerce'owych, reklam mobilnych i możliwości monetyzacji tych danych, współdzielni danych. Dużo jest tego, ale też no,
taki się robi marketing, to właśnie ten technologiczny, że tych aspektów jest dużo, ale staramy się tak robić, żeby z punktu widzenia wydawców to było maksymalnie proste. No ale to, co jest kluczowe w tym wszystkim, żeby działało, to jest zespół, który ma takie innowacyjne nastawienie, nie boi się tego niebezpiecznego otoczenia. Rokrocznie przeprowadzamy badanie satysfakcji pracowniczej i takim jednym z głównych pytań, które dla nas ma duże znaczenie, to jest takie poczucie wpływu pracowników, tak? I wiadomo, że jakby są bardzo różni ludzie, że jest 70 osób w organizacji, to w ubiegłorocznym badaniu 67% powiedziało, że ma takie poczucie wpływania na sukces firmy, co jest takie dla nas bardzo istotne. I już finiszując, wracając do tego otwarcia i nawiązania do kultury startupu. Tak, gdybym miał tak wskazać na takie wymiary Net Sprinta, w których ta startupowość, powiedzmy, jest dla nas pociągająca, no to jedna kluczowa rzecz, no to są kompetencje zespołu i zaangażowanie zespołu i to, że mamy taką w ogóle dosyć dziwną strukturę, że jak się bardzo ograniczaliśmy, to z 70 osób, które jest zatrudnione, 20 powiedzieliśmy, że jest tak absolutnie kluczowych, krytycznych i tak dalej, że się w ogóle bez nich nie da. Znaczy tak rzeczywiście i to znaczy nie ma w tym takiej dużej kokieterii, tylko rzeczywiście ta struktura jest dosyć płaska i tak działa i za bardzo inaczej nie potrafimy. Druga rzecz, no to jest takie DNA firmy, że się ludziom chce tworzyć nowe produkty, nowe rozwiązania i to jest wracamy trochę do ludzi, ale też do tego, że po prostu mają ten potencjał i chęć, żeby z tymi rzeczami wychodzić, a nie mówić, że no dobra, już tam zrobiliśmy swoje, mamy ten ekosystem, dajmy sobie spokój. Trzecia rzecz, która jakkolwiek, no bo często jak opowiadamy, że to jest taka historia Netsprinta nie kończąca się, no jak mówimy, kto jest waszym konkurentem, Google, i to jest takie kopanie się z koniem i tak dalej, więc no wiadomo, że dysproporcja jest olbrzymia i w sumie jedyna rzecz, która jeszcze, oczywiście nie znaliśmy wtedy książki Lean Startup i tak dalej, ale jedyna rzecz, która pozwala jakkolwiek w tym my myśleć o tym, żeby realnie próbować funkcjonować na tym samym rynku i być przekonującym jakoś dla jego części, jest działanie w oparciu o te Minimal Viable Product, czyli tworzenie takich wersji, które robimy małymi nakładami, wprowadzamy szybko na rynek, próbujemy sprzedawać, co jest bardzo istotne. No i w sumie dosyć często się okazuje, że klienci to zaczynają kupować, no to my wtedy dorabiamy i tak po roku w zasadzie już wtedy mamy całkiem dobry produkt. To jest trudne, znaczy się łatwo o tym mówi, ale to jest takie jakby bardzo często lawirowanie pomiędzy tym zaufaniem, którym klienci nas już obdarzają i tym, żeby jakby nie zniszczyć tych relacji, które mamy. No a z drugiej strony tym, że jednak widać, że można obstawić zupełnie złe produkty, może się okazać, że to, co zaczęliśmy robić, to się pojawia jakiś super konkurent i tutaj nie mamy jakiejś wielkiej szansy. I taki czwarty przymiot, który już chyba zamyka tą naszą startupową historię, to taka filozofia, która się często przekłada na technologię, ale to chociaż używam terminu technologicznego, to jest filozofia Open API, czyli jakby maksymalnego otwarcia tego ekosystemu, organizmu i firmy na to, że na współpracę
ze wszystkimi, oczywiście wtedy, kiedy to ma sens, łącznie z tym, że współpracujemy z głównymi konkurentami praktycznie na wszystkich rynkach, na których funkcjonujemy. Nawet w tym roku zaczęliśmy współpracę w kilku aspektach z Googlem, co już jest jakimś też tak znaczącym epizodem w historii NetSprinta. Ale znowu, przy tej dysproporcji sił, to wydaje się, że to jest takie jedyne podejście, które można stosować, właśnie otworzenie się i powiedzenie, że zróbmy coś razem fajnego. I w związku z tym, jeżeli wam jakieś pomysły się pojawiły w głowie, to one są zawsze mile widziane i zapraszam do ich zgłaszania. W miarę możliwości będziemy nad nimi się pochylać. Dzięki. Dziękujemy.